Sezon 2021-2022 oficjalnie dobiegł końca. Lech Poznań zakończył go wielkim triumfem i zdobyciem Mistrzostwa Polski, którym uczcił stulecie swojego istnienia. A ostatnim elementem wieńczącym każdy sezon jest uroczysta gala Ekstraklasy, podczas której podsumowywane są zakończone właśnie rozgrywki oraz nagradzani są ich najlepsi zawodnicy. A miniony sezon Ekstraklasy, chociaż zakończony zdobyciem upragnionego tytułu, nie zawsze był dla kolejorza prosty. Zespół miał lepsze i gorsze momenty, ale najważniejsze było to, że w tych ciężkich chwilach potrafił udźwignąć presję i na finiszu rozgrywek zameldować się na pierwszym miejscu. Ta presja narzucona przez nas samych, myślę, i przez całą społeczność dla Poznań była bardzo duża, żeby na stulecie zdobyć Mistrzostwo Polski. Udało nam się zrobić, co pokazuje, że ta drużyna była niesamowita i nawet przez ciężkie chwile w tym sezonie potrafiła się podnieść. Zloty, upadki, nadzieje, zwątpienia, bo też takie oczywiście były, no, to są emocje, które były ogromne. Powiem szczerze, tak prywatnie bardzo dużo mnie kosztował ten sezon. Ja myślę, że w żadnym momencie nie zwątpiliśmy, my jako drużyna, bo my to czuliśmy. Od początku sezonu czuliśmy wielką moc, czuliśmy, że to może być coś wyjątkowego i cieszymy się, że nawet gdy były takie chwilowe momenty, gdzie ktoś z nas zaczął wątpić, no to od razu pokazywaliśmy siłę. Momentem, który mógł zasiać ziarnko zwątpienia w końcowy sukces nawet w najbardziej twardych zawodnikach, był niewątpliwie przegrany na początku maja finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Wszyscy nas skreślali i już wiedzieli, że myśleli inaczej, powiem, że Raków jest rozpędzony i idzie po dublet, po mistrzostwo. Tak się nie stało, Raków nie udźwignął presji, my tą presję udźwignęliśmy. No to był najczarniejszy dzień w czasie tego sezonu dla naszej drużyny. Na szczęście w przeciągu kolejnych kilku dni potrafiliśmy oczyścić głowy, potrafiliśmy przygotować się do arcy trudnego meczu w Gliwicach z Piastem i wygrać go. To było kluczowe zwycięstwo dla losów rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Także mogę jeszcze raz tylko podkreślić, że mam ogromny szacunek do tej pracy, którą drużyna wykonała. To pokazuje, jaki ten zespół również był doświadczony w tym wszystkim i to było mądrze zarządzane. Także cieszę się, że byłem częścią tego zespołu. Doświadczenie zespołu było kluczowe nie tylko po finale Pucharu Polski, ale także podczas tych trudniejszych chwil w rozgrywkach ligowych, których również nie brakowało, bo rywalizacja o mistrzostwo w tym sezonie była długa, zacięta i bardzo wyczerpująca. Były, myślę, że te takie wpadki z drużynami, z którymi powinniśmy wygrywać, bo to nas gdzieś podłamywało i zamiast 3 punktów zdobywaliśmy 1, co nas bardzo irytowało w tym sezonie. We had, I think, a difficult moment was where we played against Górnik Leśna and Stal Miele, could it be? 1-1 and 1-1 or both draw, and I think we needed to collect 6 points in this game. We created so many chances and we didn't manage to do it. So back then I know that it was not a very positive atmosphere. Co za tym było kluczowe, by te chwile zwątpienia i drobne potknięcia ostatecznie przekuć w końcowy sukces i Mistrzostwo Polski? Wiara i ciężka praca. I gdy widzisz, że trenujesz ciężko, widzisz, że to, co próbujesz w treningach, wychodzi na meczach i gdy widzisz tego efekty, no to ta wiara wzrasta. Więc każdym kolejnym meczem się przekonywaliśmy o naszej wartości, sile, no i zrobiliśmy to. After the winter break we started to collect points and the games against Wisla Płock away, Śląsk away, Piast away, Warta away, this is where you decide, you know, to play very difficult away games and manage to collect 3 points after 3 points. It shows how incredible proud I am of this team. Takie momenty, kiedy zawsze mieliśmy wpadkę, czy w Białymstoku, czy w Gdańsku, zawsze kolejny mecz wygrywaliśmy i to było coś bardzo ważnego, że nie wpadliśmy w ten dołek i nie przegraliśmy kilku meczów z rzędu, także nie przypadkiem jest to, że jesteśmy najlepszą defensywą i najlepszą ofensywą w lidze, także ten sezon był naprawdę udany i chwała tutaj zespołowi. The group of people here is fantastic. We are so mentally strong. Even the cup final, it couldn't break us. We managed to create the anger in us and take it out in the best possible way. And I think we did it perfectly to celebrate and bring back the trophy to Poznań. Kluczem do sukcesu była więc odpowiednia mentalność i zgrany zespół. Drużynę zawsze tworzą jednak indywidualności i właśnie takie osoby były wyróżniane podczas uroczystej gali Ekstraklasy. A nagrody otrzymało aż 4 przedstawicieli Lecha Poznań. Trenerem sezonu został Maciej Skorża, najlepszym napastnikiem wybrano Mikaela Isaka, a statuetkę dla młodzieżowca sezonu otrzymał Jakub Kamiński. And for you personally, was this the best season of your career so far? Yeah, for sure it was, for sure. Last season was for me also nice, but this year with the trophy
and helping the team, being captain, it means a lot for me. Że był to dla mnie bardzo długi i ciężki sezon, bo zagrałem 33 mecze w lidze, 3 w pucharze, 7 w kadrze, także tych meczów było bardzo sporo, tych minut w nogach równie dużo. Dyspozycja, wiadomo, trochę się chwiała, ale myślę, że przez ten cały sezon, jeśli mam siebie ocenić, to była naprawdę dobra i liczbowo, i jeśli chodzi o dyspozycję, także bardzo się z tego cieszę i po prostu chcę to przełożyć na to, żeby teraz w Bundeslidze również ta dyspozycja była taka. Ostatnim z wyróżnionych Lechitów był Bartosz Salamon, którego wybrano obrońcą sezonu. W tej kategorii nominowanych było także dwóch innych defensorów Kolejorza, Antonio Milić i Joel Pereira. I jak podkreślił odbierający statuetkę na scenie Salamon, każdy z nich, a także każdy z pozostałych zawodników niebiesko-białych w tym sezonie tak samo mocno zasłużył na indywidualne wyróżnienie. Tak, powiedziałem, bo tak naprawdę czuję i myślę, bo naprawdę samemu nikt nic nie zrobi. Tym bardziej w obronie, dlatego te wszystkie nagrody, które tutaj zebraliśmy dzisiaj, to jest właśnie zasługa całej drużyny i myślę, że to powinien być powód do dumy dla każdego zawodnika, dlatego jestem szczęśliwy, że to ja zostałem wyróżniony, ale tak jak mówię, to drużyna zasługuje na największe wyróżnienie. Końcowym elementem gali Ekstraklasy było oficjalne uhonorowanie Lecha Poznań jako mistrza Polski. Dla Kolejorza był to 8 tytuł w historii, odniesiony po 7 latach przerwy. Po raz ostatni niebiesko-biali mogli świętować razem z kibicami w sezonie 2014-2015. Cieszę się, że cały Poznań po 7 latach mógł celebrować tak wielki sukces i odczuliśmy to też, że właśnie całe miasto, wszyscy poznaniacy są szczęśliwi. Więc mam nadzieję, że już nie minie tak wiele czasu do następnego sukcesu. Postaramy się, żeby już w następnym sezonie znowu przeżywać takie chwile. Bardzo się stęskniłem za tym trofeum mistrza Polski. Wtedy w 2015 roku, jak je trzymałem w rękach, to byłem przekonany, że będę je trzymał częściej. Natomiast tym bardziej właśnie po tych 7 latach zobaczyć je ponownie i wrócić do tej grawerki z 2013 i 2015 roku, gdzie też było napisane Lech Poznań, pomyślałem sobie, że za długo to trwało trochę. Natomiast to wszystko jakoś przyczyniło, to wszystkie nasze doświadczenia też się przyczyniły do tego, że byliśmy w stanie wyciągnąć pewne wnioski i z tych bardzo bolących porażek potrafiliśmy wstać, powstać. No i zdobyć wreszcie to upragnione trofeum mistrza Polski.